Były takie momenty y, rozdzierające, y, wzruszające w tej książce. Y, nie wiem, konkretne sceny, które pani przywołuje, miejsce, w którym, y, moment, w którym wraca pani do domu, jest pusty fotel, y, gdzie tata zwykle siadał, że zastanawiałam się, czy pani płacze pisząc to. Ta. Tak, i nawet jest taki fragment, taki jeden akapit, w którym pisze, że płaczę tak, aż bolą mnie uszy. I nie wiedziałam, że istnieje taki objaw fizjologiczny bólu uszu od płaczu. Mhm. Tak było. Mhm. Dlatego mówię o takim indukowaniu w sobie żałoby, czy, czy smutku, czy rozpaczy. To się faktycznie działo, i w tym sensie to był jakiś eksperyment na sobie. Ale książka też jest opowieścią o przeżywaniu żałoby, przepracowywaniu może też żałoby w ogóle w Polsce, w polskiej mhm. kulturze. Jest podzielona nawet na takie rozdziały dotyczące nekrologów. Nekrolog tak. właściwie też jest formą literacką. Myślę też, że dla pisarki sformułowanie nekrologu jest też zadaniem autorskim, prawda? Tak, oczywiście. I myślę, że to też jest tak, że każdy z nas ratuje się w sposób sobie właściwy. Jeśli pracuje się w słowie, to słowa mogą być punktem zaczepienia do tego, żeby się wydobywać z, z tego stanu rozpaczy. To było tak, że ja zobaczyłam w nekrologu błędy i chwyciłam się tych błędów jak ostatniej deski ratunku, dlatego że to pozwalało mi stanąć na zewnątrz własnego stanu. Mm -hmm. I tak było ze wszystkim, właściwie przecież Po profesorsku, te... tak? Trochę po profesorsku, choć mam nadzieję, że ta książka nie jest profesorska Bardzo starałam się, żeby nie była, żeby nie była też książką literaturoznawczyni Czy książką czytelniczki literatury, żeby była maksymalnie autentyczna Żeby oddawała mój stan ówczesny Natomiast wszystkie te rzeczy, które wiążą się z ceremonią pogrzebową Z przeżywaniem śmierci, mają też aspekt groteskowy Często niezamierzony to wszystko też Szpitalne rzeczy, też szpital tak. z bananami. Na przykład właśnie wiele jest takich sytuacji, które jeśli spojrzeć na nie z boku y mogą wywoływać irytację, śmiech, zdziwienie, mhm. ale oczywiście wówczas, kiedy je przeżywamy, zwykle nie dystansujemy się. No. Mnie na przykład ratowała trochę, kiedy odchodziła moja mama, umierała, sposób rozmów z lekarzami, którzy przed śmiercią bronią się w ten, i przed takim zbytnim spoufalaniem się. z... W profesjonalizm, tak? Taki profesjonalizm. Dzielą człowieka na organy. Znaczy nie tak. mówią, matka pani umiera, zostało jej już kilka dni, ale nerki już nie funkcjonują. Znaczy depersonalizacja zupełnie. Tak. Czy to jest tak, że. Zawodowa pisarka, jest się w stanie zmobilizować nawet w czasie trwania żałoby. Ta książka jest fantastycznie przemyślana. Odnosi się do wielu sytuacji, też literackich, jest w niej dużo cytatów. Czyli, z jednej strony, gdzieś tam była pani osobą w rozsypce, a z drugiej strony, mobilizowała się pani do. Takiego chłodnego, tak. analitycznego pisania. Ktoś by powiedział, że to wręcz może cynizm jakiś. Czy, czy... Mam nadzieję, nie. że nie. Yy, Ale czytelnicy... skąd ta dyscyplina? Yy, nie wiem skąd. Być może jest to jakaś cecha psychiczna, niepokojąca, o której powinnam więcej pomyśleć. Bo faktycznie ja sama pisząc to miałam takie wrażenie, że jestem i w środku, i w rozpaczy, i obok, i na zewnątrz. Być może to jest tak, że kultura przyzwyczaja nas do tego, że musimy się mobilizować i ja się rozsypuję właśnie w ten sposób. Ludzie się różnie rozsypują. Jedni tak, że nie są w stanie nic zrobić, a inni tak, że potrafią się mobilizować. Rzeczywiście tak jest, że w obliczu kataklizmu są też różne postawy. Tak, że tak. jedni Widzą przed sobą zadanie, a inni po prostu dają sobą powodować. Tak, być może to jest też tak, że właściwie takim moim najwłaś... najprostszym stanem skupienia jest pisanie. Chciałam jeszcze wrócić do postaci pani Taty, bo nie powiedzieliśmy o tym, że okład... na okładce książki widzimy ją teraz, mm -hmm. są zegary. I to wiadomo, że odnosi się do. <laughs> Czasu, który mija odchodzenie, ale również do zawodu taty. Do zawodu przede wszystkim, bo ja się tego skojarzenia łatwego z przemijaniem trochę bałam, ale później pomyślałam, skoro był zegarmistrzem, to po prostu tak bywa, że czyjś zawód świetnie wchodzi w metaforę. Wobec tego i na okładce trudno byłoby sobie wyobrazić coś innego i trudno byłoby sobie wyobrazić, że ja w ogóle o tym nie napiszę, bo faktycznie to wypadanie z zegarów, baterii z zegarków, rozsypywanie się zegarów, przemiany tego zegarów, które były luksusowymi przedmiotami w coś, co jest jednorazowego użytku, to wszystko są pojemne metafory, ale one faktycznie znaczyły życie mojego ojca. Ja miałam takie wrażenie, że poprzez. Pisanie pani jest jednocześnie obok, tak jak pani powiedziała, bardziej zbliża się pani do ojca, tak. pisząc o, o nim, kiedy go już teraz nie ma. Tak, to tak było, bo przecież na co dzień żyjąc obok ojca, który nie był w wieku. Tak zaawansowany mnie chorował, nie myślałam o jego śmierci. Nie przypominałam sobie przecież naszego wspólnego czasu w moim dzieciństwie. Mhm. Jakoś specjalnie tego nie analizowałam. Wiele szczegółów, drobiazgów do mnie wracało. I było to zbieżne też z takim poczuciem, że ojciec faktycznie jest w moim życiu, bo był w moim życiu. Nie w jakiś specjalny, odświętny sposób, który podkreślałam na co dzień, ale był, po prostu był, był zwykłym człowiekiem, serdecznym, ciepłym, ale nie jakimś nadzwyczajnym w takich kategoriach bezwzględnych. Po prostu był obecny i w związku z tym to, że umarł, nie wymazało natychmiast jego obecności. To znaczy to uczucie, że ktoś stoi gdzieś w kącie pokoju mam do dzisiaj. Tym, kimś jest mój ojciec, mhm. choć nie jestem osobą metafizyczną. Świeci ale świeci nieobecnością tak? Tak, można, można po... świeci obecnością. Mhm. To jest ten paradoks, że mhm. z jednej strony myślimy o kimś jako nieo o nieobecnym doskwiera nam ten brak, ale z drugiej strony są takie przebłyski wrażenia, że ten ktoś gdzieś jednak w tym świecie obok nas przebywa.